Siema ludzie, tutaj Kimek, witam w kolejnym odcinku ze Smite'a. No i dzisiaj będzie kolejny bóg zaproponowany przez was. Jest to Kronos, strażnik czasu, bóg grecki, mag, obrażenia magiczne, zalety średnia kontrola tłumu oraz wysoka mobilność. Poziom trudności trudny. No i ten trudny mnie przeraża trochę, ale zazwyczaj bywa tak, że jak jest trudny to jest łatwo, a jak jest łatwy to jest trudny. Ja mam tak często, na przykład. No i teraz umiejętności. Pasywka, koło czasu. Koło czasu kręci się nieustannie i wpływa ono również na Kronosa. W zależności od położenia koła w trakcie aktywacji przyspieszenia, Kronos otrzymuje różne korzyści. No i tutaj, zależnie od sekwencji, jest ich 4, mamy różne tutaj profity. Na przykład leczenie, 100% zwrotu many, plus 20% do mocy magicznej, plus 35%. No i pierwsza umiejętność, szczelina w czasie. Kronos tworzy wyrwę w czasie, zadając obrażenia wszystkim wrogom w obszarze. Druga umiejętność, przyspieszenie. Kronos oszukuje czas, początkowo zwiększając swoją szybkość ruchu, a następnie stopniowo zyskując przyspieszenie. Gdy umiejętność jest aktywna, wzrasta jego szybkość ataku i nie działają na niego efekty osłabiające szybkość ruchu. Ta umiejętność zatrzymuje również koła czasu, więc działa w połączeniu z naszą pasywką. Trzecia umiejętność, zatrzymanie czasu. Kronos wystrzeliwuje wirujące koła czasu. Szybkość ataku i ruchu trafionych wrogów zostaje spowolniona aż do ogłuszenia. Dodatkowo odnoszą obrażenia po pierwszym trafieniu i kolejny raz, gdy zostaną ogłuszeni. No i ultimate, przewinięcie. Kronos podróżuje w czasie do miejsca, w którym znajdował się 8 sekund temu, odzyskując zdrowie i manę do poziomu z tego momentu. Wszystkie jego czasy odnowienia zostają zresetowane. Zatem to może posłużyć do ucieczki, na przykład, gdy jest sytuacja nieprzychylna dla nas. Mamy mało zdrowia, więc cofamy się i nas nie ma. Chyba że znajdowaliśmy się 8 sekund temu w dużo poważniejszej sytuacji i teraz tam są przeciwnicy, to mamy bardziej przesrane. To już zależy. Zatem przejdziemy sobie teraz do rozgrywki. Oto składy. Ja jako Kronos, a ze mną w drużynie Sobek, Chuck, Bastet i Agni. U wrogów Nid, Zeus, Sobek, Guanyu i Selkid. Przepraszam, że tak męczę tą areną, ale stwierdziłem, że nie będę grać na Conquestie na przykład bogami, których kompletnie nie znam i gram pierwszy raz ogólnie. Zatem na arenie sobie przetestuję właśnie Kronosa, bo jeszcze w zasadzie nim nie grałem. I także stwierdziłem, że jeżeli będzie jakiś Conquest, bo Conquest to właściwie taka podstawowa gra i chciałbym, żeby się pojawiała, ale właśnie chciałbym, żeby grać tam bugami, których już ogarniam, nie nowymi, jak powiedziałem, tylko jakimiś, których już właśnie testowałem, już tam umiejętności znam, ogólnie jak się gra, ale go wywalił tutaj. Zatem mogą być powtórki w bogach na przykład właśnie na Conquestie. To bierze obrażenia, no ty bierz. No i zauważyłem, że tutaj dużo zależy od właśnie tej pasywki. Trzeba dobrze ją stopować, bo na przykład gdy uciekamy, można się leczyć i to nas przyspiesza oczywiście też. Druga sekwencja to zwrot many, 20% mocy magicznej to trzecia sekwencja, 35% mocy magicznej do ataków podstawowych to czwarta sekwencja. Trzeba będzie jakoś stopować w miarę dobrze. No i chyba takie podstawowe combo to jedynka. No, udało się zabić, fajnie. Wlazła pod wieżę. To jedynka. Dwójka. Chyba że dwójka, jedynka. Trójka. Ponownie jedynka, bo jedynka ma bardzo szybki cooldown, szczególnie później. Schodzi on
Nie, chyba właściwie cały czas jest 5 sekund. Zatem 5 sekund, w tym czasie możemy bić przeciwnika właśnie tą trójką. Zatem takie combo właśnie. Trudne do wyprowadzenia, bo trzeba naprawdę przeciwnika zatrzymać w miejscu na jakiś czas. Ale ultimate za to jest po prostu świetny. Pozwoli nam na bardzo fajną ucieczkę. A w dodatku resetuje nam się cooldown. Oho! Jak pięknie idzie. Resetuje nam się cooldown umiejętności, przez co dwójkę możemy użyć, na przykład przyspieszyć sobie i jednocześnie leczyć się, jeżeli wpadnie nam pierwsza sekwencja. To jest dokładnie 0,5% maksymalnego poziomu zdrowia na sekundę. Niewiele, ale zawsze jednak trochę jest. To niewiele może być jeden atak od wroga. Teraz spróbujmy jedynkę. Trójkę. Gdy on jest zestunowany, to można właśnie użyć tej jedyneczki. Dobra, tam już go chyba zabiją. Chyba, że nie. Tak się wykręca, no. Dobra, zajmę się minionami, bo jest ich sporo. To jest fajne, tak w rzędzie rzuca. I giną te miniony. Więc na początek fajnie, chociaż punktami trochę mniej. Zabójstwa jedno więcej jest. Żeby to trafić tą jedynką, to ciężko jest, bo ma bardzo mały obszar. Na początek, już po wykorzystaniu trójki będzie łatwiej. No, na razie nie było takiej ciężkiej sytuacji, żeby... Kurde, co się dzieje? Nie myślałem, że tak fajnie pójdzie na początek, myślałem, że będzie zupełnie odwrotnie. Zero zabójstw, trzy zgony. Gdzieś tak. Ale już Agni wykończy. A ja może tam, o, proszę bardzo, takie coś. Kurde, no. Jak to fajnie się robi tym Kronosem. Muszę pomyśleć nad kupnem. A dopiero pierwsza gra. Więc lepiej nie. Dobra, spowolnimy go. Kiń. Troszkę nie w tą stronę mnie odwróciła. Dla mnie dobrze. Oczywiście leci tutaj pod moc magiczną oraz szybkość ataku, jak widzę. Jest też. Redukcja czasu odnowienia też jest. Zatem sprawdźmy, ile jest cooldownu. 4 sekundy już na naszej szczelinie w czasie, pierwszej umiejętności. Zatem jak mówiłem, jednak on maleje, tylko nie zależy to właśnie od umiejętności, tylko od przedmiotów. Jedynka na miniony, też fajna. One się akurat zatrzymują, to łatwiej trafić. Oho, idzie Guan Yu. Dobra, rzućmy tego, może ich to zatrzyma. Dobra, tam już nie będę lecieć. Ewentualnie właśnie można użyć na powrót. Na powrót ultimate'a. Czasami nie patrzę na te sekwencje i po prostu naciskam jak popadnie. A w zasadzie powinienem. O, teraz na przykład mam zwiększone 35% 20% moc magiczną. Dokładnie. Mam tutaj Agniego zabili przypadkiem. Teraz mam leczenie. Nie pójdzie tak łatwo. Panie Czak, proszę iść stąd. Ja mu to rzucę, mam nadzieję. No. Miałem nadzieję, że go to jakoś tam uratuje, ale
No nie. Bo wszystkich przeciwników po prostu zatrzymuje powoli i coraz bardziej aż do ogłuszenia. To jest ciekawe. O, już na przykład mam. Nie, jeszcze nie mam. Ale chyba później są 3 sekundy, jeżeli przedmioty nam fajnie dobierze. Dobra, zabił. Kurde. Się zrobiłem krudy ostry w tych zabójstwach. Teraz chcę jak najwięcej, jak się już wkręciłem, to nie mogę się wycofać. Przydałoby się też utrzymać passę bez zgonów. Ale to jest arena, no w sumie. Nic pokaźnego, nie? Łatwo tutaj o takie zabójstwa. Ultimate'a jeszcze nie używałem. Po prostu nie było takiej okazji. Rozwiał sobie. Tylko gorzej właśnie będzie, jak mówiłem na wstępie, że będę w jakiejś ciężkiej sytuacji i wycofam się czwóreczką, natomiast wrzuci mnie jeszcze w gorsze bagno, na przykład za przeciwników. Jakbym był tutaj, bylibyśmy się, a ja bym stał tam wcześniej, bo nas zepchnęli, to troszkę przesrany, trzeba by się przedzierać przez nich. Dobra, padł. O, i teraz można użyć na przykład ultimate'a. Ja sobie zrobię tak i uciekam, bo mi zredukowało cooldown. Tylko, kurczę, pieczone. No właśnie. Nie powinienem tam się cofać do niej. Tylko pędzić do bazy. Przeceniłem się, o. Zatrzymuj się. No, szybko idzie. Jeszcze ta szybkość ataku tak fajnie rośnie po użyciu dwójki. Jeszcze z sekwencją odpowiednią zadajemy dobre obrażenia. To jest czwarta sekwencja właśnie. Trzeba wyczekać dobrego momentu. Teraz mi się nie trafiło. Ale ultimate'a zużyła. Nic. Wroga zabili, sojusznika zabili. Troszkę na punkty przegrywamy. Kto tutaj widuje? Bastet. No właśnie. Kolejny zgon. Ja najmniej na razie, z tego się cieszę. No i tak, myślę, że w kolejnym odcinku jeszcze wypróbuję Cupidyna, kolejną propozycję, bo otrzymałem ich sporo. Potem może Hui. A następnie przejdziemy do na przykład Aokwanga, o którym wspominałem w poprzednim odcinku. No to nie trafiło. Tak, czasami nie ma nawet opcji spojrzeć na te. No cóż, ten ultimate nie był potrzebny, albo w sumie. W sumie to przydał się, żeby sopka tam trochę pocisnąć, ale i tak zwiał. Jeszcze ledwo
udało się zwiać przed Zeusem. No. Za daleko była, żeby trafić jakkolwiek. Tym sobie jeszcze rzucę. No cóż, już punkty lecą zdecydowanie niżej. Trzeba tego bydlaka rozwalić w miarę szybko i zająć się wrogimi bogami. Nie mam tego Guan Yu i on jest twardy tutaj, napiera. Sobek też tam ciśnie, a Anambasyt ginie. Ktoś się tam złapał na obrażenia. O, dobra, spróbujmy tam wejść. Dobra. Zabity Sobek. No i cóż, wygląda, że mam... Jeżeli licząc porównanie zgonów z zabójstwami, to najlepsze staty. Więc się cieszę w miarę. Chociaż to, jak mówiłem, arena tylko. Próbuję sobie jakiegoś tam buffa wziąć. Obrażenia. A zaszarżujesz. Niech będą obrażenia. Oho. Teraz Agni zginął. Jak już jesteśmy przy obrażeniach, to... No, coś mnie odwróciło. Ale patrzcie, jak zapieprza tym laskiem swoim. Oho. Trzeba zwiewać, jeszcze się podleczy. Nie no, w sumie to leczenie idzie całkiem sprawnie. Może być, tam ktoś idzie po nasze buffy. Nie, to Guan Yu tylko czeka, próbował złapać. Dobra, nie żyje Selkit. Wreszcie Bastet się przydała. Ale miniony nam włażą znowu. Coś mnie spowolniło. No dobra, nie powinienem się tam ładować, ale się władowałem. Coś tam próbowałem udziabać. Ale w sumie to... Nie, nadal mamy punkty zdecydowanie gorzej. Więc nie wiem, czy uda nam się to odrobić. Bo z zabójstwami nie jest najgorzej, ale te miniony nam ważą dużo częściej, więc... Ja postaram się może bardziej ich przypilnować. Zabijając ich właśnie tą moją pierwszą umiejętnością, która się dosyć szybko właśnie odnawia, zatem będzie łatwiej po prostu. Szybko używaj tego, no. Czemu tego nie użyło? Czemu tego nie użyło? Dlaczego to nie zostało aktywowane? Za późno. Cholery, no. No im praktycznie punkty nie spadają, a nam tutaj lecą w dół. Strasznie.
No i wpadł. Więc mamy przez ranę już. Ale mimo tego nadal fajnie się grało Kronosem. No teraz, żeby wygrać, to nie, nikt musiałby tutaj nie odnieść żadnych tam obrażeń poważnych. Dobra, zabita, nit. Zwiewam, jeszcze jedno zabójstwo i po nas, chyba że tutaj miniony są właśnie, to jeszcze profilaktyczna umiejętność. No dobra, nie sądzę, żeby to się udało. Odnowię sobie tak, zdrowie, o, ładnie. Miniony. Jak teraz wejdą, to mam przerąbane. Jak to się by się udało wygrać, to to by było piękne. Jeszcze jeden zabity. 35 punktów, patrzcie na to. Jak to wygramy, to to będzie masakra. To będzie najlepszy mecz w serii. Chociaż nie sądzę, żeby teraz się jeszcze udało zabić 5. Bo jedno zabójstwo i po nas. Musimy nie zginąć. Trzeba tutaj zadbać o to. Chociaż te miniony, tutaj jeden został do zabicia. No i dupa, wygrali na miniony, ale mimo tego strasznie odrobiliśmy punkty. Jakoś potrafiliśmy się zmobilizować na koniec, ale w trakcie to marnie szło. Mimo tego fajna gra. Cóż, była tam jakaś nadzieja na tą na to zwycięstwo, ale miniony. Miniony, to jest właśnie to. Powinniśmy ich bardziej pilnować. Jakie tam statystyki, bo już na koniec nie patrzyłem. 9-3-15. Więc jest dobrze jest. Daję okejkę, Kronos zatwierdzam. Fajny bóg. Niby trudny, ale jak się już tam dobrze go wyczuje, to po prostu leci. Jeszcze na Conquestie może kiedyś spróbuję, tylko najpierw będę musiał jeszcze go sobie tam bardziej ogarnąć. Zatem, to by było na tyle w tym odcinku, ludzie. Dzięki za oglądanie i trzymajcie się do kolejnego odcinka wkrótce. Na razie.